No dobra, dziewczyny. 50, lecimy. 630 dziewczyn na żywo. Kochane, bardzo Was witam serdecznie. witam Was, witam. Dzisiejszy temat. Lęk przed odrzuceniem. Lęk przed odrzuceniem. To jest temat, który wbrew pozorom kobiety w związkach też mają. I ja w ogóle przymierzam się do tego, żeby zrobić masterclassę, czyli pogadać, powiedzieć Wam dużo więcej o lęku. Ach, panowie też są, witamy, panów również. Żeby zrobić masterclassę, bo to naprawdę jest temat, na który mogę Wam mówić nie godzinę, ale trzy, tak jak zazwyczaj na masterclassie. I natomiast bardzo często mnie pytacie o to, jak mam się pozbyć lęku przed odrzuceniem, w jaki sposób mogę zacząć randkować. Tak naprawdę lęk przed odrzuceniem nieświadomie bardzo często odgrywa też pierwsze skrzypce w związku, już w związku, w małżeństwie, że niby nam się wydaje, że wkurzyłam się o to, że partner się nie odezwał, że gdzieś pojechał i siedzi cicho, ale albo mamy ciche dni, a tak naprawdę wcale mi nie chodzi o to, tylko gdzieś podświadomie buzuje we mnie ten lęk przed odrzuceniem. Więc, a tak naprawdę powiem Wam, że to jest banalny temat. A, jeszcze jedna rzecz. Co mnie zainspirowało do tego tematu? Zainspirowało mnie to, że jak rozmawiam z mężczyznami, to większość mężczyzn nie ma tego lęku, a przynajmniej nie taki sposób, nie tak ciężki i taki i tak często objawiający się jak u nas kobiet. I zaczęłam zastanawiać na tym, z czego to wynika, że mężczyźni, nie wiem, rozmawiam z kolegą, który podrywa dziewczyny na Facebooku i pytam się, jak on to robi. A on mówi, wiesz, to jest banalnie proste. Generalnie wysyłam tą samą wiadomość typu cześć, cześć piękna, co słychać, jakieś takie pierdoły. Wysyłam do 30 kobiet na tym Facebooku. Z tych 30 10 nie odpowie w ogóle nic, zignoruje mnie i zablokuje. Z tych 20, pozostała 20 odpowie też cześć. I mówi, jak odpowie cześć, to już jest połowa sukcesu. I potem jakaś tam gadka szmatka i potem z tych 20, 10 kontynuuje gadkę szmatkę, a potem z tych 10 pozostałych, te 10 zapraszam na oglądanie płyt, oglądanie winili, słuchanie czegokolwiek, bla, bla, bla. I z tych 10, nawet jeżeli 9 powie, wiesz, nie, to nie dla mnie, albo ja potrzebuję dłuższej znajomości, to zawsze się znajdzie ta jedna, którą jednak jestem w stanie pójść do łóżka. I to był nie pierwszy raz, kiedy słyszę tego typu historię męską. I jak się pytam, no ale nie boisz się odrzucenia? On się zaczyna śmiać, mówi, dlatego wysyłam do 30, a nie do jednej. I pomyślałam sobie, że tu jest pies pogrzebany. Dlaczego kobiety mają takie wyzwanie z tym lękiem przed odrzuceniem i jak się to później u nas objawia? Ale to taka dygresja słowem wstępu, natomiast powiem Wam trochę o bazie, bo to, co powiedziałam, wbrew pozorom to jest taki temat, który ten lęk przed odrzuceniem jest banalnym lękiem, a on się robi u nas jakiś strasznie wielki. Jak zrozumiecie, jakie są podstawy, to jest lęk, który dosyć łatwo przetransformować. Zacznijmy od początku, naprawdę od początku. Dziecko po urodzeniu jest totalnie zależne od otoczenia. I ta pierwsza podstawowa potrzeba to jest potrzeba bliskości i lęk przed odrzuceniem. Tak naprawdę one są ze sobą bardzo mocno połączone. Ja na razie nie będę czytała Wasze komentarze, bo się będę skupiała na tym, co Wy piszecie. Bo tak naprawdę ta bliskość i ten lęk przed odrzuceniem są ze sobą bardzo mocno połączone. Dlatego, że bliskość oznacza, że nie będę odrzucona, dziecko, albo będę mówiła w rodzaju żeńskim.
bo jeżeli zostanę odrzucona, to umrę. Dziecko ma świadomość swojej totalnej zależności od otoczenia. Naprawdę od tych najbliższych, tak, od mamy, taty, natomiast generalnie od otoczenia. W związku z tym za wszelką cenę ma zaprogramowane, żeby stworzyć połączenie, żeby stworzyć bliskość. I robi to bardzo fajnymi strategiami. Na przykład przyglądając się swojej mamie i nawiązując kontakt wzrokowy. Jeżeli matka nawiąże kontakt wzrokowy, to dziecko ma takie poczucie, okej, mam ją, okej, jesteśmy połączeni już. A potem ją bajeruje. To też jest nieświadome, to jest zaprogramowane na to, że uśmiecham się i wtedy ona się też uśmiecha i wtedy jesteśmy bliżej. Ale tak naprawdę to wszystko to są takie zaprogramowane strategie, żeby zbudować połączenie, żeby nie zostać odrzuconym. I ten, bo odrzucenie równa się śmierć. I na poziomie dorosłego człowieka, gdzie jesteśmy odrzucani wielokrotnie, całe nasze życie, w różnych sytuacjach, nieprzyjęci do paczki, nieprzyjęci do harcerstwa, nieprzyjęci do pracy, nieprzyjęci tu, zamknięte drzwi przed nosem, tu, w tamtym, tu gdzieś, za, tutaj już przepełnienie, tutaj już nie było miejsca, tu już nie było biletów, to wszystko jest odrzucenie. Tylko i na poziomie dorosłego człowieka to nas w ogóle nie rusza. To, co nas rusza w dorosłości, to tak naprawdę ten poziom dziecka, że boję się odrzucenia, ponieważ odrzucenie równa się śmierć, a ja nie chcę umrzeć. To jest pierwotny lęk przed śmiercią, jest podstawą lęku przed odrzuceniem. I idąc tym tropem, okay, że skoro boję się odrzucenia, bo boję się śmierci, bo sama sobie nie poradzę, ponieważ jestem maleństwem, jestem dzieckiem, potrzebuję mieć moje plemię, potrzebuję mieć co najmniej jedną osobę, dorosłą, która o mnie zadba, a najlepiej w ogóle całą strukturę, to później zostaje, jeżeli małe dziecko poczuje w jakiś sposób brak połączenia, poczuje w jakiś sposób brak tej bliskości, jeżeli ta bliskość w jakikolwiek sposób zostanie złamana, odcięta, przetarta, jeżeli dziecko poczuje, że nie przynależy, bo to później jest też połączone bardzo z tym, z tym poczuciem przynależności, to ten lęk przed odrzuceniem się utrwala i wzmacnia. I to, co nam później w dorosłym życiu tak bardzo wibruje, to co powiedziałam, to są te nasze małe dzieci, to są te nasze małe dziewczynki. Nasza mała dziewczynka doświadczyła w pewnym momencie jakiegoś odrzucenia na etapie, kiedy jeszcze była zależna od innych, kiedy nie mogła powiedzieć, mam was w dupie, nic od was nie chcę, idę sobie i pójdę tam, gdzie mnie chcą, pójdę tam, gdzie będę doceniona, gdzie będę kochana, gdzie się mną zaopiekują. Nie, ta mała dziewczynka, ona wie, że nie ma innego wyjścia, że musi tutaj być i musi zrobić wszystko, żeby jej nie odrzucili. Więc jakby stąd jest ten lęk. I nagle w dorosłym życiu, kiedy nie umrzesz, w dorosłym życiu, jak ktoś cię odrzuci, to nie umrzesz. I to jest coś, co bym chciała, żebyś, najważniejsza rzecz, które chciałabym, żebyś dzisiaj wyciągnęła, to jest właśnie to. W dorosłym życiu, jak ktoś cię odrzuci, to nie umrzesz. W dorosłym życiu możesz iść gdzieś indziej, możesz znaleźć sobie inne plemię, inną rodzinę, inne towarzystwo. A my kopiujemy ten wzorzec i ten lęk później na relacje. I
Dlaczego są różnice w lęku? To pytanie będę podała później, wrócę do Waszych pytań. Więc w momencie, kiedy... A! Dobre, to dobre, dobre, Jolka, dobre, dobry moment na to. No właśnie, skoro lęk przed odrzuceniem jest taki sam u dzieci, to dlaczego u dorosłych wygląda to inaczej? Dlatego, że mężczyźni mają zaprogramowane przygody. Mężczyźni mają zaprogramowane sprawdzanie swoich limitów. Jeżeli oglądałyście fazy masterclass o fazach życia mężczyzny, to tam jest dokładnie to opisane w fazie rycerza. Ale tak naprawdę testosteron już nawet u małych chłopców, on pcha do tego, żeby ja się muszę sprawdzić. W związku z tym, skoro ja się muszę sprawdzić, a już tym bardziej w fazie rycerza, kiedy testowanie limitów, robienie rzeczy na granicy, to jest ich naturalny ciąg. Dlatego facet powysyła wiadomość do 30 kobiet i w ogóle się nie zrazi tym, że 29 mu nie odpowie, bo cel osiągnięty. A my co robimy? Odrzucił mnie mężczyzna. Koniec. Po prostu żyję. Tak naprawdę nakładamy na siebie, to też jest kwestia różnicy pomiędzy kobietami a mężczyznami, że mężczyźni traktują świat bardzo zewnętrznie. My traktujemy świat bardzo wewnętrznie. Nawet nasze organy są wewnętrzne, te wewnętrzne są wewnętrzne, nasze organy rozrodcze, u nas jest w środku, u nich jest na zewnątrz. Jest taki, kiedy widziałam taki piękny obrazek, ja go często cytuję, że jak mężczyzna zakłada spodnie i one są za ciasne, to mówi, kochanie, spodnie mi się skurczyły w praniu, tak? Jak je uprałaś, że się skurczyły? Jak kobieta zakłada spodnie i są za ciasne, to pierwsza rzecz, jaką pomyśli, przytyłam! I to jest ta wielka różnica. Mężczyźni mają łatwiej pod tym względem, bo oni nie biorą rzeczy osobiście. Oni nie biorą tego do siebie. Jak spodnie są za ciasne, to znaczy, że zostały źle wyprane. A ostatnią rzeczą, jaką facet pomyśli, to jest to, że przytyłem. A my ostatnią rzeczą, jaką pomyślimy, to będzie to, że coś się stało ze spodniami. Także my bierzemy wszystko do siebie bardzo i tak naprawdę to, co robimy, albo to, co nam zrobiono, identyfikuje nas, jakby identyfikujemy to z tym, jaka ja jestem. Mężczyźni nie. Robienie to robienie, bycie to bycie. I to im się tworzy tam przez ileś tam lat. Natomiast, więc dlatego u kobiety, jeżeli kobieta zostanie odrzucona, to ona to bierze do siebie. Ona nie mówi, ten facet to był dupek. Ten facet to nie poznał się na tym, jaka jestem wspaniała. Ha, całe szczęście, że mnie zostawił, bo zrobił przestrzeń na to, zrobił przestrzeń dla kogoś lepszego. Nie, kobieta jak zostanie odrzucona, no to Boże, jestem beznadziejna, albo natychmiast się zamyka w swojej skorupie, nigdy więcej nie chcę tego doświadczyć. Nigdy więcej nie chcę doświadczyć tego ukłucia przy odrzuceniu. I tutaj się zaczyna cały dramat. I tu się zaczyna cały dramat, bo siedzimy zamknięte w tych skorupach i to jest, zobaczcie, co jest właśnie ciekawe, bo tak naprawdę to my marzymy o tym połączeniu, marzymy o tej bliskości, co też jest bardziej zaprogramowane u kobiet niż u mężczyzn. Mężczyzna, męska energia, jak nim kieruje, to tak naprawdę on może być sam. To my kobiety potrzebujemy plemienia, potrzebujemy tej bliskości, potrzebujemy relacji. Oni mniej, w naturalny sposób. Dla nich inne rzeczy są ważniejsze. W związku z tym to dla nas wokół tego odrzucenia robi się ten wielki dramat. I ponieważ tak bardzo pragnę bliskości, to buduje się we mnie lęk, że mogę jej nie mieć,
A jednocześnie ten lęk, że mogę nie mieć tej bliskości, powoduje, że ja się od wszystkich odsuwam. Jaki absurd, jakie się robi kółko zamknięte. Że, jeszcze raz to powtórzę, tak bardzo pragnę bliskości, że cholernie boję się odrzucenia, tak? Że stracę, że pojawi się coś, co mnie odetnie od bliskości, a w związku z tym ten lęk przed byciem samą odsuwa mnie jeszcze bardziej od innych ludzi, bo co będzie, jak ktoś mnie znowu zrani, a co będzie, jak ktoś mnie znowu odrzuci. I kobiety, które się boją odrzucenia, odsuwają się coraz bardziej od ludzi, budują sobie coraz większe skorupy, budują coraz większe strategie, żeby sprawdzić, czy ten facet nie manipuluje, a może on od niej chce, a może on będzie chciał zostawić. Szukają coraz większych gwarancji na to, że po czym poznać, że on mnie nigdy nie zostawi. I w ogóle tworzy się z tego jeszcze większy dramat, jeszcze większa historia, rodem z bajek dla dziewczynek. W ogóle nikt w dorosłym życiu nie da ci gwarancji na nic. Ja zawsze, jak któraś mi pisze do mnie i pyta się, to po czym poznać, że dla niego to jest na poważne i że będziemy razem do końca życia? Czy gwarancji szukasz? Tak, ja bym chciała gwarancji na to, że warto zainwestować, że warto się otworzyć. Ja mówię, nawet na sprzęt AGD jest ograniczona gwarancja. Jest 5 lat gwarancji na sprzęt AGD. A tu mówimy o żywym człowieku. Na jakiej podstawie żądamy gwarancji? Tak jak nie jesteś, to on ci nie jest w stanie dać gwarancji, to ty mu też nie jesteś w stanie dać gwarancji. W związku z tym czekanie, aż pojawi się ten ktoś w twoim życiu, gdzie w końcu będziesz mogła te wszystkie zasieki pozdejmować i wyjść z tej swojej wieży, dopiero po tym, jak on ci da gwarancję, że będzie z tobą do końca życia, jest genialną receptą na kolejne rozpieprzenie historii. Okej? I problem, to co powiedziałam, tak naprawdę doświadczamy odrzucenia wielokrotnie w ciągu życia. I to nie jest coś, przed czym jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób uciec. I numer polega na tym, że nie chodzi o to, żeby tworzyć strategię na to, jak zabezpieczyć się przed odrzuceniem. Numer polega na tym, żeby się wyćwiczyć, żeby w końcu uświadomić sobie tę iluzję, że nie iluzję, żeby skończyć z iluzją, że w idealnym świecie nie ma odrzuceń, bo one są na każdym kroku. W związku z tym, zamiast uciekać od czegoś, co jest częścią naszego codziennego życia na każdym kroku, to masz się wytrenować do tego, żeby nie brać tego osobiście. A żeby się trenować, trzeba trenować. Trzeba ćwiczyć. Trzeba robić to, co robią faceci. Pójść na 30 randek i z tych 30, jak będzie jedna udana, jest sukces. A co my robimy? Siedzimy zamknięte w tej skorupie latami. Ja mam klientki, które mówią, że od 10 lat nie były na randce, od 10 lat się z nikim nie spotkały. A pamiętajcie o tym, że osoba, która tak mocno się broni przed odrzuceniem, to jest zazwyczaj osoba, która najbardziej pragnie bliskości. W związku z tym to jest osoba, która jest przepotwornie głodna bliskości. I jeżeli się w końcu otworzy po tych 10 latach, to zazwyczaj jest tak głodna, że ona myśli, że się zabezpieczyła przez te 10 lat, ale jak się można zabezpieczyć przed czymś, czego się w ogóle nie ćwiczy? Jak się można zabezpieczyć i mieć świadomość czytania, jakby nauczyć się języka mężczyzn, żeby rozpoznawać znaki, jeżeli się nigdy w życiu w tym języku nie mówiło? W jaki sposób można potraktować na lekko temat, który się
samej, wokół którego samej zbudowało się po prostu całą filozofię. Jeżeli przez 10 lat nie wyszłam z domu, to oczywiście, że jedyne, co mnie może popchnąć do tego, żebym z tego domu wyszła, to jest gwarancja udanego związku. I idę na tą pierwszą randkę w końcu, w wielkich trudach i wielkim pocie zdecydowałam się, wykopały mnie dziewczyny, koleżanki po 10 latach, wykopały mnie na tą jedną randkę, a facet mówi, nie podobasz mi się, albo wiesz co, nie jesteś w moim stylu. I zamiast powiedzieć sobie, okej, to był ten pierwszy trening, po którym mam niezłe zakwasy, następny proszę, muszę się wytrenować, potrzebuję tych 30, żeby zobaczyć, ilu mnie będzie chciało, ilu mnie nie będzie chciało. To nie, to jest, no tak, znowu mnie odrzucił. I na kolejne 10 lat się zamykasz. Jest jeszcze jedna kwestia, te, które mnie słuchają od jakiegoś czasu, to wiecie, że to jest bardzo mocno połączone z tym, z naszą energią i samospełniającą się przypowiednią. Więc jeżeli masz lęk przed odrzuceniem i pielęgnujesz sobie ten lęk przed odrzuceniem i uważasz, że ludzie odrzucają i że nie można ufać i że trzeba mieć gwarancję i że przede wszystkim to, że boję się, że mnie ktoś odrzuci, boję się, że będę odrzucona, to na czym skupiasz swoją uwagę rośnie. Więc skoro skupiasz uwagę na tym, że nie chcesz odrzucenia, dokładasz sobie coraz więcej drewienek pod ten stos. Sposób, na którym się później sama spalisz, bo im bardziej próbujesz uniknąć odrzucenia, tym szybciej to odrzucenie cię dopadnie. Ok? Więc tak naprawdę pierwszy krok to jest to uświadomienie sobie, że lęk przed odrzuceniem bierze się z lęku przed śmiercią. Nie umrzesz, jak ktoś ci powie, nie podobasz mi się. Nie umrzesz, jak ktoś ci powie, wiesz, nie chcę drugi raz się z tobą spotkać. Nie umrzesz, jak ktoś po jednej randce, drugiej czy trzeciej nie zadzwoni i nie zaprosi cię na kolejną. Nie umrzesz. W związku z tym to jest pogadanie ze swoją małą dziewczynką, bo to ona się boi. Ona się nie boi odrzucenia dla odrzucenia. Ona wcale nie musi brać udziału w jakichś konkursach. Ona się boi, że umrze. Ona się boi, że sobie nie poradzi. Więc ty, jako dorosła kobieta, przede wszystkim stań przed lustrem i powiedz sobie, jestem dorosła. Ja nie mam 3 lat. Bo nie masz 3 lat. Nie masz 3, nie masz 5, masz na pewno więcej niż 18. A jak masz więcej 18, masz swój rozum, masz swoje doświadczenie, masz swoje umiejętności, potrafisz się sama ochronić. I nie ochronić się poprzez budowanie zasieków, żeby nigdy nikt cię nie odrzucił, tylko wyćwiczyć mięsień. Okej. Widocznie nie byłam dla niego, widocznie on nie był dla mnie, widocznie ta praca nie była dla mnie, widocznie czeka na mnie coś lepszego. Więc to jest ćwiczenie, nie zamykanie się na 10 lat. Ok? Także nie umrzesz, to jest przede wszystkim. Po drugie, ćwiczenie odwrotności tego lęku. Tak jak ćwiczenie na siłowni. Za pierwszym razem pójdziesz, wszystkie będą mięśnie cię bolały, nawet nie będziesz wiedział, przypomnisz sobie o takich mięśniach, o których nie wiedziałaś, że jest. Ok? Natomiast z czasem ten mięsień robi się coraz mocniejszy. I powiem Wam, że jak ja wysyłam moje klientki, takie, które nigdy nie randkowały, nigdy od 10 lat, bo jeden, bo chłopak zostawił, powiedział jej, albo nigdy się nie odezwał i ona po prostu się zamknęła w skorupie, to pierwszy krok, może nie pierwszy, drugi, mówię, wyjdź, porandkuj, bez oczekiwań. Nie idziesz po to, nie wychodzisz ze skorupy po 10 latach, żeby pierwszy facet, na którego trafisz, był mężczyzną twojego życia na całe życie. Mężczyzna życia na życie, no tak, można być mężczyzna twojego życia na pół roku. No więc ja mówię o takiej wersji długoterminowej. Więc chodzi o to, żeby właśnie pójść i w ogóle zobaczyć, jacy są faceci.
posłuchać tych ich pierdół. Jeżeli pójdziesz, zobacz, jeżeli wychodzisz, idziesz na, umawiasz się z jednym facetem, pierwszy raz po 10 latach, albo mniejszym, nieważne, po dłuższym czasie, po roku nawet, i jesteś straszliwie głodna miłości, jesteś straszliwie głodna historii z happy endem, jesteś straszliwie głodna tego, że w końcu trafi się coś dobrego w twoim życiu, w relacjach. Idziesz na, spotykasz się z jednym facetem i ten jeden facet nawija ci cały makaron na uszy. Królewno, królowo, jaka jesteś wspaniała, takiej kobiety jak ty, to ja nie spotkałem już dawno. I łapiesz się na to. Łapiesz to natychmiast, bo to jest dokładnie to, o czym marzyłaś, żeby to usłyszeć. I po prostu już jesteś z tym facetem, już jest twój, jak rzep. Natomiast jeżeli pójdziesz na randki z 10 facetami, ja często powtarzam, nie chodź na pierwsze randki z mężczyznami, tylko z tymi, którzy ci się podobają. Chodź na randki z tymi, którzy ci się nie podobają. Po to, żebyś właśnie nie nakręcała, żebyś sama potraktowała to na lekko. I jak pójdziesz, ach te kaszmirki, czekajcie, bo mi tutaj z mojego kaszmirka aż tutaj poleciało włoski. A jak pójdziesz, spotkasz się z 10 facetami, to zobaczysz, że 5 z nich poleci ci dokładnie tym samym tekstem. Jak to nigdy nie spotkał takiej kobiety i w ogóle jesteś kobietą jego życia i on jest gotowy na związek i to jest dokładnie to, czego on szuka. I nagle zaczynasz czysto przez porównanie, zaczynasz patrzeć, okej, to jestem, albo jestem taka zajebista, że jestem kobietą życia 5 facetów, to już od razu poziom rośnie, albo zaraz stwierdzać, że to są tylko takie bla, bla, bla. I zaczynasz nabierać do tego dystansu. I potem zaczynasz się z tego sama śmiać. Potem zaczynasz kolekcjonować te zestawy odpowiedzi i te zestawy historii, bo one są później bardzo często podobne. Ale tylko i wyłącznie poprzez doświadczenie, tylko i wyłącznie poprzez zobaczenie wachlarza zaczynasz się uczyć tego, czego ty pragniesz. Zaczynasz się uczyć i wyłapywać diamenty i główienka w tym zestawie. Okej? Więc to jest kolejny sposób na to, jak pozbyć się lęku przed odrzuceniem. Ćwiczyć na osobach, na których ci nie zależy, bo nie masz wtedy spiny. W momencie, kiedy jest ktoś nam zależy, no Boże, żeby tylko mnie odrzucił, bo to jest mężczyzna mojego życia. W związku z tym nie, spotykaj się i miej, nie, może nie o to chodzi, żebyś miała radary nastawione na odrzucenia, ale zobacz, ile razy w swoim dorosłym życiu byłaś odrzucona w różnych sytuacjach i przeżyłaś. W związku z tym nie nakręcaj sobie sama filozofii do tematu, który jest totalnie normalny. I to chyba jest taki kolejny, czekajcie, myślę, że coś jeszcze z takich punktów, w jaki sposób z tym pracować. Bo generalnie te hasła pod tytułem miłość do siebie i w ogóle kochanie siebie, tak, znamy to, tak? Wszystkie wiemy, że to na tym polega, natomiast potem nikt nie potrafi tego zrobić. Także ja nie lubię tymi sloganami rzucać. Wystarczy pokochać siebie i jak pokochasz siebie, to wszystko będzie takie piękne, bo gdyby to było takie łatwe, to byśmy wszystkie kochały siebie i żylibyśmy w raju. W związku z tym ja jestem za tym, żeby iść bardziej praktycznymi i przyziemnymi sposobami i miłość do siebie może być skutkiem, a nie bo to jest proces. Miłość do siebie jest procesem. Ale między innymi bardziej pokochasz siebie, jak pójdziesz na parę randek i nawet jak usłyszysz te bla, bla, bla w postaci jesteś kobietą mojego życia, to nie sposób przyjmij to jako prezent. Nie przyjmuj tego, o Jezu, ale kłamczuch, nawija mi makaron, chce mnie wykorzystać. Nie, potraktuj to jako prezent i jako cudowny komplement. Uśmiechnij się, podziękuj. Cudownie. Jak to miło być czyjąś kobietą życia.
Nie muszę ni w jeden sposób się za to odwdzięczać, iść do łóżka, przyjmować oświadczyny i planować wspólne życie po trzech randkach. Natomiast bardzo mi miło, że tak mnie postrzegasz. To jest cholernie miłe, dziewczyny. Szczególnie dla tych osób, które wiele lat były same. Także otwórzcie się na trenowanie dla samego trenowania. I to, co powiedziałam, nie budujcie sobie tej filozofii, bo im większą filozofię sobie zbudujesz, jeśli chodzi o twoją samotność i to odrzucenie, które się pojawiło, tym trudniej będzie ci się od tego uwolnić. Dobra? Dziewczyna, oddaję się w wasze ręce i wasze pytania. Ale odpowiadam na pytania odnośnie, nie odpowiadam na temat botoksu, odpowiadam na temat. Przypominam, że tematem jest odrzucenie i lęk przed odrzuceniem. Także chyba, że pytanie o botoksie jest w temacie, czy organizm odrzuca botoks, ale to nie moja działka, w związku z tym się nie będę wypowiadać. Czekajcie, cofnę się chwilkę, zobaczę, jak tam macie. Ach, te moje kłaczki. Jak pracować nad lękiem przed odrzuceniem, będąc w długotrwałym związku? Dokładnie w ten sam sposób. Nie umrę, jak mamy ciche dni. Nawet nie umrę, jak mnie zostawi. I nawet ja lubię się skupiać na tym, czego pragniemy. Natomiast jest takie jedno ćwiczenie, które ja bardzo często daję, że wyobraź sobie najgorszy możliwy scenariusz. Najgorszy możliwy scenariusz. W długotrwałym związku. Jesteśmy małżeństwem. Boję się odrzucenia. To jaka jest najgorsza opcja? No, że mnie odrzuci. To, że przyjdzie pewnego dnia i powie: już Cię nie kocham, nie chcę z Tobą być, chcę rozwodu, do widzenia. To co wtedy? Wyobraź sobie najgorsze możliwe scenariusze. I zobaczysz, że no dobra, no to się rozwiedziemy. No i co wtedy? No i będę sama. No i co wtedy? No i nigdy więcej nikogo spotkam. Nigdy więcej mam kogoś nie spotkać tylko dlatego, że rozstałam się z tym partnerem. I szukać sobie później dowodów na to, że to jest nieprawda, to co ci głowa będzie podpowiadała. Ale dlaczego mam nigdy więcej nikogo nie spotkać, skoro jest tyle osób? A może nigdy więcej nikomu się nie spodobam, ale dlaczego? Albo nigdy więcej ja kogoś nie pokocham, ale dlaczego mam nigdy więcej kogoś nie pokochać? Skoro chcę kochać, lubię kochać, w związku z tym w tym momencie może nie jestem gotowa, ale to nie znaczy, że nie będę gotowa za chwilę. Uważajcie bardzo na te słówka nigdy więcej, zawsze, ale głównie nigdy, bo już nigdy, albo ja zawsze, albo wszyscy, albo nikt. Te wszystkie skrajności są zawsze z poziomu lęków, nigdy z poziomu prawdy. To jest wielka iluzja. Także wyobraź sobie najgorszy możliwy scenariusz, będąc w długotrwałym związku i zobaczyć, że znowu nie umrę. Przeżyję. Będzie inaczej. Zmieni się mój świat. Natomiast przeżyję i wcale nie znaczy, że to, co jest dla mnie nowe i nieznane, miałoby być złe. Ale jednocześnie zachęcam przy tych długotrwałych związkach, żeby pracować nad tym, w jaki sposób wzmacniać związek. Znowu, czyli zamiast siedzieć, skupiać swoją uwagę na lęku, na odrzuceniu. A co będzie, jak mnie odrzuci? A czy to, że on nie wrócił dzisiaj na kolację, to znaczy, że już kogoś ma i że mnie zostawi, a to, że sięga po telefon, to znaczy, że z kimś pisze. Nie, przerzucić swoją uwagę na to, co mogę zrobić, żeby wzmocnić związek po mojej stronie. Bo tak naprawdę mężczyzna, który się czuje doceniony przez swoją kobietę, jeżeli się czuje bohaterem w domu, on nie odejdzie od takiej kobiety. W związku z tym najlepszy sposób na zabezpieczenie się przed odrzuceniem to jest stworzenie takiej wersji siebie, żeby żaden facet nie chciał od Ciebie odejść. A uwierz mi, że im bardziej siedzisz w lęku przed odrzuceniem, tym bardziej jesteś ciężka, no bo w lęku jesteśmy ciężkie, robimy się paranoiczne, robimy się niefajne, robimy się mało magnetyczne. Czyli tak naprawdę to, co powiedziałam, że im więcej mamy nakręconego lęku przed odrzuceniem, tym większa skłonność innych do tego, żeby nas odrzucali, bo jesteśmy niefajne wtedy. A nikt nie chce być przy kimś, kto jest niefajny. Niefajny to używam takiego parasola, ale wiecie, o co chodzi.
To jest właśnie taka, co jest ciężka, narzekająca, wiecznie jakaś przestraszona, nie żyjąca własnym życiem, tylko zajmująca się ogródkiem innych, wiecznie analizująca, wiecznie w swojej głowie. Taka, która jest przeciwnością żeńskiej, fajnej, żeńskiej, zdrowej energii. Żeńska energia jest lekka, żeńska energia jest magnetyczna, żeńska energia powtarza sama sobie, ja jestem tak fajna, że nikt nie będzie chciał ode mnie odejść. Także to ja decyduję, to jest moje królestwo. Jeszcze jedno a propos. Czy to jest dla nich ok, jeśli my się im podobamy, a sobie tak tylko na nich ćwiczymy? Nie wiem, czy chciałabym, aby ktoś mnie tak traktował. To jest właśnie ta różnica między kobietami i mężczyznami. Po pierwsze, wymiana doświadczenia, wymiana energii, kontakt z drugim człowiekiem jest prezentem w obie strony. I oni tak samo na nas trenują. Mnie zawsze śmieszy, jak kobiety mówią, a typu facet napisał cześć na Facebooku. Nie znam faceta, nie wiem kto to jest, natomiast pisze mi cześć. I dziewczyny mnie pytają, no odpowiem mu, no bo to tak nieelegancko mu nie odpowiedzieć. Facet nigdy na to nie wpadnie. Jak kobieta napisze do faceta hello albo cześć, to on najpierw przeleci jej profil, zobaczy, czy jest ładna i fajna i czy chciałby się z nią spotkać, bo jeżeli się nie jest zainteresowany, to on nie będzie myślał o tym, że odpowiem jej, bo jej się może zrobić przykro, jak jej nie odpowiem. Oni na tym bazują. Oni bazują na tych, które są grzecznymi dziewczynkami, które zawsze muszą odpowiedzieć na wiadomość. I jak odpowiesz, to jesteś pyk, upolowana w 80%. Już złapałaś przynętę. W związku z tym nie musi, jesteś, no jeszcze raz, nie masz 5 lat. I oni też nie mają 5 lat. I nie traktujcie facetów jak idiotów. Więc jeżeli ty się z kim spotykasz, to tak jak ty znasz zasady gry i wiesz, że jest casting, i wiesz, że jest wolny rynek, i że masz prawo wybrać, oni dokładnie mają tą samą świadomość. Uwierzcie mi, że faceci robią dużo mocniejszy casting aniżeli my, bo są mądrzejsi, bo wiedzą, że nie muszą kupować pierwszej pary butów, tylko dlatego, że pani ekspedientce będzie przykro albo się napracowała, żeby znaleźć jego rozmiar. I z kobietami robią dokładnie, to jest jego życie, to jest jego wybór, to jest on chce posmakować, poćwiczyć, doświadczyć różnych kobiet, żeby znaleźć tę, która jest dla niego. A my nie! No bo ten pierwszy się pojawił, to ja już po prostu przy tym pierwszym zostaję. Bo pomyślą, że ja jestem łatwa, bo się spotykam z tymi facetami. To, ja to zawsze powtarzam, to jest moje życie. Jestem dorosła i chcę być... jeśli chodzi o związek, o małżeństwo, o znalezienie dla mnie partnera na życie, znalezienie ojca dla moich dzieci, ja chcę dokonać najlepszego wyboru. A żeby dokonać najlepszego wyboru, muszę mieć wybór. Więc znowu, po dorosłemu. Wolny rynek. W obie strony. Pamiętajcie o tym, że tak jak nie wkurzajcie się, że facet mówi, wiesz, ja się spotykam z różnymi kobietami, tak? Bo oni wiedzą, czego chcą. W związku z tym uczmy się od nich, bo to jest bardzo zdrowe. Nie, że zostaję żoną pierwszego faceta, który mnie poderwał, tylko że zostaję żoną tego faceta, który z tego całego wachlarzyka mi najbardziej pasuje. Przymierzam 10 par butów, wybieram te, które są dla mnie najlepsze, a nie zostaję z tą pierwszą parą, bo nie chcę robić przykrości pani ekspedientce. Zobaczcie, to jest w ogóle zupełnie inna kategoria. I a propos randkowania, jeszcze jedna rzecz, tak samo, że komentarze. Kobiecie nie wypada. Kobiecie nie wypada co? Pójść na kawę? Porozmawiać? Pójść do kina? Powiedziałabym tak. Dla mnie osobiście, ale to też jest kwestia indywidualna, to jest granicą jest seks. Ja pójdę do łóżka z tym, który już jest po pierwszej selekcji. Kiedy
czuję, że zasłużył na prezent w postaci mojego ciała. Zasłużył, żeby wejść do mojej świątyni. Ale pójście z kimś na kawę. Dziewczyny, no kurczę, nie żyjemy w jakimś średniowieczu. Pójście do kina, pójście... Natomiast u nas dochodzi o coś innego, że my jak idziemy na tą kawę, to potem za szybko wskakujemy do łóżka. I to jest ten problem, a nie chodzenie na kawę. I to, co powiedziałam, to jest kwestia tego, jak ty do tego podchodzisz. To jest moje życie, ja robię casting i to jest mężczyzna, z którym ja będę i wara wam od tego, w jaki sposób ja robię mój casting. Ale to musisz mieć świadomość w sobie i być królową w sobie, a nie, a no bo tutaj byłam z tym na kawie, szczerze mężczyźni uwielbiają konkurencję, uwielbiają. I ty jakbyś zobaczyła faceta, z którym byłaś wczoraj na randce, w tej samej kawiarni z inną dziewczyną, to on jest dla ciebie skasowany. Jeżeli facet cię zobaczy w tej samej kawiarni, z którym wczoraj byłaś z innym facetem, to facet, który ma niskie poczucie własnej wartości, odpadnie. Facet, który jest facetem, uzna to za konkurencję, a oni kochają konkursy, oni kochają porównywanie, oni kochają rywalizację. W związku z tym nagle robisz się cenniejsza dla niego, ponieważ zainteresował się tobą jeszcze inny facet. To jest zupełnie inna mentalność facetów, a my próbujemy podłożyć naszą mentalność pod ich mentalność i dlatego później ja mam tyle pracy z wami. Czekajcie, zobacz komentarze. To jest ciekawe. U mnie drugi facet z kolei odszedł po miesiącach znajomości bez słowa, skąd ta zależność, ja z kolei nigdy nie piszę pierwsza, więc nawet nie zapytałam dlaczego. Po pierwsze nie ma co się pytać, bo oni nie powiedzą prawdy. Także to dlaczego ode mnie odszedłeś, jakby dlaczego nie kontynuujesz znajomości, nikt nie powie prawdy, takiej prawdziwej prawdy. Więc pytanie dlaczego jest bez sensu, ja bym raczej poprzyglądała się sobie, ja mam tę serię filmików jak stracić faceta w 10 dni na YouTubie, obejrzyj i zobacz ile błędów popełniłaś z tego. Jeżeli powiesz nie popełniłam żadnego, no to jest coś głębszego, jakiś głębszy temat i głębsze przekonania. Siedzą tutaj, zapraszam na sesję do mnie, na konsultację. To może tam coś siedzi z jakiegoś innego obszaru. Natomiast zazwyczaj my popełniamy te standardowe błędy. Jak nie myślisz o mężczyźnie, który nie odzywa się 3 miesiące, a ciągle o nim myślisz? Ja to wielokrotnie mówię, nie da się przestać o kimś myśleć. Trzeba zamienić tę myśl na inną myśl. Czyli zamiast myśleć o nim, pójść na randki. Zająć się, po prostu podłożyć inną energię pod to. To mówiłam. O odrzuceniu, jak będą w związku, to już mówiłam, prawda? No właśnie, mówiłam się z mężczyzną, którego zawsze odrzucałam, bo mi się nie podobał, posłuchałam Ciebie, dałam mu szansę, okazało się, że jest fajnym facetem, zobaczymy, co będzie dalej. Super, brawo! Jeśli kobieta i mężczyzna mają lęk przed odrzuceniem, to jest dobre pytanie, jak sobie z tym radzić, jeśli on odrzuca, żeby nie być odrzuconym, po czym wraca? Jeżeli to oboje macie tą samą strategię. Na niego nie masz wpływu. Możemy inspirować. I tak naprawdę inspirowanie to jest nierobienie tego samego. Czyli nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Nie rób mężczyźnie tego samego. W związku z tym przy lęku odrzuceniem jest taka tendencja, że powinniśmy być otwarci. Jedna strona i druga strona. Zazwyczaj osoba, która ma lęk przed odrzuceniem, ma radary nastawione na jakiekolwiek symptomy świadczące o tym, że on już chce mnie odrzucić. I facet zrobi, a ty już nie podobało mu się, pewnie by mnie chciał odrzucić i zamykasz się natychmiast. Twoje zamknięcie, nawet jak on jest dalej w otwarciu, twoje zamknięcie powoduje, że on patrzy i mówi, uj, coś zrobiłem źle, bo ona się zamknęła. I sam się zamyka.
I macie teraz dwa ślimaczki, nie, to nie, to te krabiki. Dwa krabiki zamknięte w swoich skorupkach i żadne za cholerę nie chce wyjść. I każde czeka na to, aż będzie bezpiecznie. I to jest taka zabawa w do usranej śmierci, moje drogie. Bo się któreś w końcu otworzy, to to drugie też się otworzy do następnego razu. Potem ty zrobisz i on się zamknie, a ty zobaczysz, że on jest zamknięty, więc też się zamkniesz. I znowu, w związku z tym na tą drugą stronę nie masz wpływu. Ale jeżeli ty będziesz otwarta i bez względu na to, co on robi, to ty będziesz w swojej otwartości, to jego też ustawi, żeby był bardziej otwarty. Oni, tak naprawdę faceci się cholernie boją odrzucenia, tylko w inny sposób. Facet się bardzo boi odrzucenia jako mężczyzna. Nie dałem rady. Dlatego oni tak się długo bronią przed miłością, bo facet jak wpadnie w miłość, to się cholernie boi odrzucenia. Dlatego oni się wtedy naprawdę mocno zamykają i naprawdę tam długo siedzą. Dlatego jeżeli ty jesteś otwarta i nie interpretujesz pierdół jako on już mnie nie chce, odrzuca mnie, to dajesz też wtedy mężczyźnie przestrzeń do tego, żeby on też był bardziej otwarty. Okay? Także zostawcie ich, te historie ich, a bo on miał takich rodziców, bo on jest z takiego domu, a ta jego poprzednia partnerka i on się boi, on ma lęk przed oceną. Zostawcie facetów, skupcie się na sobie. Jak swoją część ogarniesz, cała relacja się zmieni. Uzależnienie emocjonalne to też lęk przed odrzuceniem. Też może być, ale uzależnienie emocjonalne jest strategią. W związku z tym ona się może pojawiać przy bardzo różnych przekonaniach i bardzo różnych tematach. Także powiedziałabym może, ale nie musi, bo to już bardziej narzędzie, bardziej strategia pewna. Jak randkować, jeśli uważam się za niewystarczająco atrakcyjną? Tym bardziej randkować ze wszystkimi. Tym bardziej w takich sytuacjach nie iść na randkę tylko wtedy, kiedy facet ci się bardzo podoba. Chodzić na randkę ze wszystkimi i zobaczyć, jaki będzie fajny odbiór z ich strony. Jakby twoje doświadczanie kobiecości w oczach mężczyzny spowoduje podniesienie u ciebie poczucia swojej wartości jako kobiety. Także to nie jest tak, że to ja najpierw poczekam, aż mi się w magiczny sposób podniesie moje poczucie atrakcyjności i wtedy pójdę na randki. Nie! Najlepszym sposobem na podniesienie swojego poziomu poczucia atrakcyjności jest pójście na randkę. To już mówiłam, spotykanie się z mężczyznami, którzy ci się nie podobają, po to, by trenować, nie jest graniem na ich emocjach. To już mówiłam o tym. To jest wymiana energii. Po drugie, to są dorośli faceci, to nie są mali chłopcy. W związku z tym jest wolny rynek. Okay? Tak jak oni robią casting, ja też robię casting. I tu chodzi o to, żeby być szczerą, żeby nie udawać, to znaczy nie mówić, ach, tak mi się strasznie podobasz, to był cudowny wieczór, no tak, oj, fantastycznie było. Jak naprawdę to jest coś innego. Natomiast chodzę na randki. Siedziałam długo w domu i potrzebuję trochę rozrywki. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, czego szukam. Tak naprawdę nie wiem, czy jestem gotowa na związek, natomiast dałam sobie szansę być autentyczną w tym. Nie opowiadać im historii, że on jest mężczyzną twojego życia. To jest granie na emocjach. Okay? Ale przyjęcie zaproszenie na kawę, naprawdę to my jesteśmy takie, że dla nas przedłużacz oznacza kocha mnie, a dla nich przedłużacz to przedłużacz. Jak któraś nie oglądała filmiku o przedłużaczu, to zachęcam. A propos znaków. Czemu ciągle mi pisze, że przyjedzie i nie przyjeżdża? Zachowuje się jak przegłup. Przykro mi, że to koniec. Ja bym powiedziała tak, jak ja bym była facetem, to jeżeli poczułabym, że kobieta uważa mnie za przegłupa, to bym nigdy nie przyjechała. Ja to zawsze powtarzam, bądź królową. Królowa jest królową bez względu na to, czy mężczyzna zachowuje się jak król, czy jak dupek. Mówienie, że zachowuje się jak przygłup, jest schodzeniem do poziomu dupka. Przyjedzie, mówi, że przyjedzie, nie przyjeżdża, w związku z tym planuje sobie inne rzeczy. Nie czekam na niego, ale jako królowa i
nie potrzebuję go gnoić, nie potrzebuję mu nakładać etykiet, że jest przygłupem, bo tak naprawdę to niechcący sama sobie robisz krzywdę, bo sama na siebie nakładasz etykietę wybrałam przygłupa, dokonuję złych wyborów, nie potrafię wybierać. Skoro zakochałam się w przygłupie, nie róbcie, dziewczyny, sobie tego. Słowa mają moc. I to, co mówimy im wprost, albo to, co mówimy sobie o nich w głowie, ma ogromny wpływ na to, jaka później idzie energia. Czy lęk przed radą partnera to również lęk przed odrzuceniem? Różnie bywa. Nie ma zasady. A propos, czytam. Zostawił mnie 2 tygodnie temu i nie umarłam. To ja wam powiem u mnie. Ja byłam wielokrotnie zostawiana. Wielokrotnie, w różnych krótszych relacjach. Także po kilku randkach w ogóle się nie odezwał, nigdy więcej. Mój wielki nauczyciel, któremu bardzo dziękuję, że mnie potraktował tak, jak mnie potraktował, bo mnie wykopał w rozwój osobisty. I dzięki niemu, kochane, jestem waszym ekspertem od żeńskiej energii, gdyby nie on. Po miesiącu znajomości mówił mi, że czekał na mnie 45 lat. A ja wtedy wyjechałam. I że w tym czasie, jak ja wyjechałam, to on tu planował jakiś weekend, chciał mi w ogóle pokazać dom, który myśli, żeby kupić i w ogóle, żebyśmy już razem po miesiącu znajomości, okej? Okay? To było przed czasami Majori, na samym początku, także ja jeszcze popełniałam wszystkie możliwe błędy. Po czym jak ja wróciłam, no to mieliśmy się na ten weekend zaplanować, a on nagle stwierdził, że on sobie musi pewne rzeczy przemyśleć i on ma strasznie dużo pracy. No więc ja się nie narzucałam, a 2 tygodnie później okazało się, że wziął ślub z babką, którą poznał w tym czasie, jak ja byłam na wyjeździe. Także rozwiódł się z nią później chyba po pół roku, ale zobaczcie, tak naprawdę to ręka boska mnie tutaj ochroniła, także dziękuję mu, że mnie zostawił. I miałam parę takich historii. Miałam taką historię, spotykałam się z chłopakiem, było bardzo w ogóle fajny początek, tam parę tygodni, naprawdę było super. I poszliśmy razem na randkę i z tej randki poszliśmy do klubu, do wspólnych znajomych. A on praktycznie z tego klubu wyszedł z inną dziewczyną, z moją koleżanką, która też tam była. Po czym zaczął się z nią spotykać na w ogóle na wielkie wow, dostała klucze od niego do domu po tygodniu. Po czym po 3 tygodniach w ogóle z dnia na dzień przestał się do niej odzywać i zaczął do mnie dzwonić, że jednak on się za mną stęsknił. Także naprawdę ja zaliczyłam w moim życiu dokładnie te same historie, które wy zaliczacie. I żyję. I tak naprawdę mówi się, co cię nie zabije, to cię wzmocni. To jest świetne powiedzenie pod jednym warunkiem, że wyciągniesz z tego lekcję dla siebie. I to jest to. Większość kobiet legnie na tym etapie, dlatego że zaczyna zamiast zwrócić uwagę, ok, czego ja się nauczyłam? Co to doświadczenie chciałam pokazać? Na pewno jest dla mnie dobrą lekcją i na pewno działa na moją korzyść. W takim razie, co mi chciało pokazać? A my co robimy? Nie! Dupek! Przygłup! To z nim jest coś nie tak. Jeżeli zaczniesz przerzucać to na faceta, to nie wyciągniesz z tego nic, żadnego złota dla siebie. A tam zawsze jest złoto. W każdej najmniejszej historii możesz znaleźć kolejny puzzle do swojego królestwa. Także to jest to. Zawsze wyciągać lekcje. A nie, Boże, znowu mnie odrzucił, kolejny, wiedziałam, to same, nie ma fajnych facetów, co jest nie tak z tymi facetami. Nie idźcie w tamtym kierunku, proszę Was. Dobra, ostatnie 3 pytania, ale przejrzę sobie, co tam, coś wyłowię, jakieś coś fajnego.
Tak samo niektóre pytania jako dziewczyny. Ja zawsze wam powtarzam, nie jestem wróżką. Ok. Zaczęłam terapię z mężem, bo mamy problemy, wszystko we mnie krzyczy, że nie chcę. Dlaczego? Czy to jest jakiś mój lęk przed bliskością? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że terapia ci w tym ci pomoże w odpowiedzeniu na to pytanie. Nie odpowiadam na pytania związane z innymi tematami, aniżeli lęk przed bliskością. Jak randkować, jak odrzuciłam swoją kobiecość? Jak być uwodzącą, a nie nachalną? Ja bym nie wchodziła, jeżeli odrzuciłaś swoją kobiecość, ja bym nie wskakiwała od razu w takie górne C. Ja bym najpierw... Bo zobacz, ani nachalna, ani uwodząca. Znajdź środek. Potraktowałabym to lekko, łatwo i przyjemnie, jako zabawę w takim pozytywnym, nie wykorzystywanie kogoś, natomiast ja idę poznać siebie. Idę z intencją poznania siebie. Idę z intencją zobaczenia, co są mężczyźni. Idę się, żeby się nauczyć mężczyzn. Bez w ogóle wchodzenia, że mam uwodzić, tak? Po prostu niech ta kobiecość tak rośnie małymi kroczkami, a nie od razu tutaj lecę w boa, body i jestem po prostu seksualnym wampem. Także bardzo, 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 bardzo spokojnie. Natalia, to jest klasyk. Umawiam się z facetami, na których mi nie zależy i boję się, że ich skrzywdzę, bo się zakochają, a ja ich odrzucę. Takim tekstem znaczy, że traktujesz facetów jak idiotów. Facet, dorosły facet ma swój rozum, ma swoje BHP emocjonalne. On ma pilnować siebie i swoich emocji. Ten tekst świadczy o uzależnieniu emocjonalnym. To się nazywa uzależnienie emocjonalne. Muszę pilnować innej osoby, czy ona się we mnie zakocha, czy się we mnie nie zakocha. Nie masz na to wpływu zupełnie. W związku z tym, jakim prawem siedzisz w czyimś ogródku i pilnujesz i teraz będziesz kierowała, to ten ma prawo się we mnie zakochać, a ten nie ma prawa się zakochać. Tutaj zrobię tak, żeby ten się we mnie zakochał, a tu zrobię tak, żeby ten się we mnie nie zakochał. To nie tak działa. Jakby to tak działało, to byśmy były wszystkie w super szczęśliwych związkach i zakochane. Nie mamy kontroli nad drugą osobą. Mówię, to jest skupianie się na tym, że boję się, że oni się zakochają, to jest uzależnienie emocjonalne. Rozstałam się z mężem, rozstałam się z kochaniem, kochankiem pewnie, jestem zupełnie sama teraz, pierwszy raz od 32 lat. Od czego zacząć żyć swobodnie? Poznajdować, znaleźć siebie. Nie siebie jako żonę, nie siebie jako kochankę. Tylko potraktować samą siebie jako księgę, której nie znasz i z ciekawością poprzeglądać i podoświadczać siebie, tego, co ty lubisz. Ty jako osoba, ty jako kobieta, ty jako człowiek. Nie jako żona, nie jako kochanka, bo to są zupełnie inne role. Tylko teraz, okej, ja jako ja, kim ja jestem. Z ciekawością, podoświadczać znowu. Podoświadczasz niefajnych rzeczy, podoświadczasz zajebistych rzeczy. I w tych skrajnościach odnajdziesz siebie i to ci pozwoli swobodnie żyć. Jak się odpornić na odrzucenie rodziny? Odrzucenie faceta, odrzucenie rodziny to jest dokładnie to samo. Obejście od początku to jest dokładnie to, o czym ja mówię. Żyję, nie umarłam. Jestem dorosłą kobietą, która sama chce mieć dzieci, jestem matką, w związku z tym to jest moja rodzina, to jest moje plemię. Jak mnie mama odrzuci, jak mam lat 5, to umrę. Jak mnie mama odrzuci, jak mam lat 40, to nic mi się nie stanie. I to jest to, uświadomić sobie, że nie umrę, jak ktoś mnie odrzuci, nawet rodzina. Znajdę sobie inną, znajdę sobie lepszą. Znajdę sobie takie moje plemię, gdzie będę miała fajną matkę.
To będzie moja przyjaciółka, to może być jakaś mentorka, to będzie jakaś starsza kobieta, jak matka. Ja wielokrotnie słyszę od moich klientek, że ja jestem na nich jak matka. Taka matka, której nie miały. Ta dobra matka, ta dobra, która tam czasem bacikiem, czasem tem, ale naprawdę nie, to nie musi być ta biologiczna matka, żeby mieć poczucie przynależności. Jak rozpoznać, czy nieświadomie nie sabotuję relacji z mężczyzną, bo boję się być przez niego odrzucona? Poprzyglądać się sobie, czyli poprzyglądać się swoim zachowaniom świadomie i pytać się siebie, dlaczego ja tak zrobiłam? Jaka była myśl przed tym? Jaka myśl spowodowała tę emocję? Jaka myśl spowodowała to zachowanie? Bo tak naprawdę to jest wyłapanie tych myśli, bo to myśli nasze dadzą Ci odpowiedź na to. Och, tak, dobre pytanie, Hanna. Czy to był lęk przed odrzuceniem wtedy, gdy sama odeszłam, bo uważałam, że i tak mnie zostawi, gdyby dowiedział się o moich tajemnicach? To jest bardzo, bardzo częste, o tym zapomniałam powiedzieć. Bardzo częstym objawem, bardzo częstym objawem lęku przed odrzuceniem jest odrzucanie. I jest 1010 osób. Kochani, na live'ie, bardzo się cieszę. Hello. Więc bardzo często to jest ten objaw, że odrzucę, zanim mnie odrzucą. Odrzucę, tylko to, co Wam dawałam, ten przykład tego już mnie nie ma, bo interpretuję zachowania i reakcje innych jako symptom przygotowania do odrzucenia mnie, a ponieważ nie chcę doświadczyć tej żaby, tego gorzkiego smaku odrzucenia, w związku z tym ja odrzucam pierwsza. To jest bardzo, bardzo klasyczne. To znaczy właśnie, a nie, nie, w sumie to nie był taki fajny, nie, zostawiłam go. I tak zwróćcie uwagę, te z Was, które mają taką tendencję, że on mi się nie podobał, tego zostawiłam, a ten to mi przestał pasować. To jest bardzo często nieświadomy lęk przed odrzuceniem. Ja odejdę, zanim ktoś mnie zostawi. A jak poradzić sobie, gdy już odszedł? Powiedz sobie tak. Czeka na mnie coś pięknego. Jeszcze nie wiem, co to jest. I na razie nie jest mi łatwo. I na razie to jest dla mnie trudny czas. Pozwolić sobie na te emocje. Chwilkę je jakby poprzytulać się. Nie wpadać od razu, a nie, generalnie to jest zajebiście i w ogóle... Czas żałoby jest bardzo ważny i czas żałoby trzeba przejść. Więc dać sobie chwilę na pożałowanie i na tą, i na przepływ tych emocji negatywnych, tego smutku, tego żalu, tego rozczarowania, cokolwiek tam Ci się pojawi. Natomiast potem powiedzieć sobie, ok, wystarczy, jestem gotowa na nowe. Boję się, bo nie znam tego nowego, natomiast zakładam, proszę, wierzę, że to nowe będzie piękne, że czeka na mnie coś wspaniałego. I wystarczy sobie tak zacząć powtarzać, a nie, no tak, nic mi już dobrego w życiu nie spotka. Żadnych takich. Zacząć sobie mówić dobre, pozytywne afirmacje, nastawiania. Ja lubię bardzo takie, no bardzo lekko. Jeżeli masz dużo w sobie negatywnych emocji, to bardzo fajnie wchodzi, przyjęty jest przez krytyka wewnętrznego. A jakby to było, gdyby? A jakby to było, gdyby odejście tego mężczyzny było po to, żeby zrobić przestrzeń dla kogoś wspaniałego w moim życiu. A jakby to było, gdyby to doświadczenie miało mi stanąć na drodze, żeby być zwiastunem czegoś cudownego, pięknego. To już nazwij to sobie Twoimi słowami. Natomiast jakby to było, gdyby, to jest takie gdybanie, takie marzenie na jawie, i bardzo fajnie wzmacnia energię. Tak, mówiłam, że mężczyźni mają większy problem z odrzuceniem niż kobiety, ale to na tym etapie, jak już się zakochają. Na początku nie dosłyszałam. 30 kobiet, jedna odpowie mu hello i jesteśmy w domu, jest ok. Natomiast to odrzucenie u mężczyzn to jest takie,
To jest to samo, co u kobiet, które długo siedzą same, zamknięte na zasadzie, to ja się w końcu otworzyłem, w końcu oddałem moje serce, a ona mnie zostawiła. Także to zazwyczaj jest przy tym, tym dużym kochaniu i poza tym oni wtedy biorą to do siebie osobiście. My dużo wcześniej bierzemy do siebie osobiście, jakby wszystko, oni dopiero po prawdziwym zakochaniu się. Zaczęłam terapię z mężem, mieliśmy zrobić jakiś dekalog małżeństwa, ja czuję blokadę. To pogada o tym z terapeutą. Albo napisz do mnie na prywat, spróbujemy to. Mogłybyśmy się na konsultację umówić, możemy to zobaczyć, co tam siedzi na poziomie podświadomym, co tam siedzi, czego nie chcesz tak naprawdę. Ilekroć pokłócę się z mężem, boję się tego odróżnienia, jednocześnie marzę, żeby zostać samą, czy coś ze mną nie tak. To jest bardzo klasyczny miks. Ja mam już teraz przepracowany, ale ja miałam silny, stosunkowo silny lęk przed odrzuceniem. I u mnie się to często objawiało tym, że ja właśnie pierwsze pakowałam manatki, nawet w myślach. Ja to opowiadałam kiedyś, typu oj, już się robi niefajnie, to ja już myślałam, to jak tutaj dzielić dom, kredyt i w ogóle ktoś z czymś zostanie. Po prostu ja już nas dzieliłam w myślach. 15 minut po aferce, która była maleństwem, żadną awanturą, żadnym końcem świata. Ja wyłapałam to u siebie i tak naprawdę to chcę być sama, to wcale nie chodzi o to, że ja chcę być sama, tylko ja nigdy więcej nie chcę doświadczyć tego odrzucenia, w związku z tym lepiej być sama i wtedy mnie nikt nie odrzuci. Także to jest ze sobą bardzo, bardzo połączone. No właśnie, lęk przed odrzuceniem był tak duży, że przyciągałam mężczyzn, którzy mogli zrobić wszystko, ja się na to godziłam, bo mogłam zrobić dużo, aby tylko zostać. Bardzo dziękuję za ten komentarz, bo on jeszcze jedną rzecz chciałam Wam do tego powiedzieć. Zobaczcie, od zupełnie innej strony, tak na koniec. Lęk przed odrzuceniem. Boisz się odrzucenia. I tak naprawdę pierwszą osobą, którą odrzucasz, jesteś Ty sama. Tak bardzo boimy się odrzucenia, a bardzo często pierwszą osobą, którą ty sama odrzucasz, jesteś ty sama. I to jest to, że nie przestaję słuchać siebie, odrzucam swoje potrzeby, tak, na rzecz innych. To jest odrzucenie. W związku z tym ja często, jak pracuję z kobietami, to jest właśnie, to jest a propos lustra, to bardzo często mówię, albo on mnie odrzucił, ja mówię, dobrze, a gdzie ty sama siebie odrzuciłaś w tej relacji? I zazwyczaj kobiety, które kochają siebie, nie są odrzucane, bo ona nie odrzuca siebie, w związku z tym nie ma możliwości, żeby ktoś się odrzucił. To jest to, co mówiłam a propos tego magnetyzmu. W związku z tym bardzo ważne, naprawdę dziękuję za to, bo bym sobie później przypomniała o tym wątku, gdzie ty odrzucasz siebie. Boisz się odrzucenia? Przyjrzyj się sobie. Zadbaj o siebie, przestań siebie odrzucać, odrzucać swoje potrzeby. Zobaczysz, bo to jest podobne, przyciąga podobne. Odrzucam siebie, będą odrzucali mnie. W związku z tym, jeżeli przepracujesz u siebie tę część, odrzucania siebie, nie będzie maczu, nie będzie spasowania energetycznego. Jak mężczyzna pisze, że jestem piękna, wspaniała, że się przy mnie czuje, jednak nie widzi przyszłości relacji, to może być parę rzeczy. Za szybko poszłaś do łóżka i na zasadzie zostałaś sklasyfikowana jako seks, a na żonę się wybiera inną kobietę, aniżeli na kochankę. I później brak
brak magnetyzmu, typu brak polaryzacji, jakby, czyli totalnie, totalnie inny powód, kiedy nie ma, kiedy, bo faceci się świetnie czują przy kumplach też. Także jesteś wspaniałą kobietą, świetnie się przy tobie czuję, świetnie mi się z tobą pije piwo, natomiast nie czuję chemii, nie czuję polaryzacji. Także to jest to, że jak jeżeli wchodzimy w rolę koleżanki, przyjaciółki, terapeutki, spowiedniczki, mamusi i tak dalej, to bardzo często słyszysz, że jesteś wspaniałą kobietą, ale. Czekajcie, bo to jest dużo pytań nie na temat. Czy jeśli jestem wybredna w wyborze mężczyzny, to może oznaczać, że mam lepsze odczucie? Tak, to co powiedziałam, to bardzo często jakby, że jeszcze się taki nie narodził, co mi dogodzi. To tak naprawdę jest lęk przed odrzuceniem albo lęk przed porażką. Czyli jakby nie chcę, albo lęk przed popełnieniem błędu. Nie chcę popełnić błędu, nie chcę dokonać złego wyboru. W związku z tym zawsze wymyślę coś, co mi nie pasuje, żeby broń Boże nie wejść w relację, żeby nie mieć ryzyka doświadczenia błędnej decyzji. Także to może być przy odrzuceniu, ale tak czuję teraz, przyszło do mnie intuicyjnie, że u Ciebie to nie jest to. To jest bardziej kwestia wyborów, bardziej kwestia lęk. Boję się, że podejmę złą decyzję, nie ufam swoim wyborom, nie ufam swoim decyzjom. W związku z tym zawsze chcę czegoś niby lepszego, lepsze, żeby mieć gwarancję. No dobrze, kochane. Boże, jeszcze pytania. Lecę. Całuję Was bardzo, bardzo mocno. Jak zwykle wiem, że macie milion pytań, jak wiem, że jak zwykle możemy tutaj gadać przez parę godzin. Będę robiła masterclassy w najbliższym czasie, bo się stęskniłam za tą formą. Także nastawcie uszy i na Instagramie, i na grupie na Facebooku Jestem Kobietą, Kocham Życie. Będę robiła też nowy koncept takich masterclass w postaci pytań-odpowiedzi. To będzie taka alternatywa dla konsultacji indywidualnych. Jeżeli macie jakieś pytania krótsze, szybsze, ale takie, które wymagałyby jakiegoś tam indywidualnego podejścia, to szykuję nowy format, takie ładne słowo, nowy format produktu, nowy format spotkań na żywo, live na żywo. Także też nasłuchujcie. Będą informacje, ja to teraz dopinam, także pewnie może jeszcze w tym roku coś takiego zrobię, jak tylko dopnę szczegóły, jeszcze sama się z tym zbieram. Całuję Was, kochane i kochani panowie, też Was całuję. Bardzo Wam dziękuję jak zwykle za cudowne pytania, cudowne zaangażowanie. Dla mnie to jest zawsze piękna zmiana energii, która mnie też nakręca i wzmacnia do tego, żeby robić więcej, żeby Wam przekazywać, żeby Was uczyć. Także dziękuję bardzo za Waszą taką dużą grupę, ponad 1000 osób i do zobaczenia. Buziaki.